tvpodkarpacie.pl. Blisko miesiąc trwa remont mostu Olchowieckiego na rzece San. Inwestycja wprowadziła sporą dezorganizację w ruchu, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Zadanie, choć konieczne, rozpoczęte, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ze względu na zły stan techniczny mostu, budzi pewne kontrowersje. Po pierwsze, dlaczego data zakończenia inwestycji to jakże odległy 30 listopada? Termin został ustalony przez nas, czyli przez Generalną Dyrekcję. Wynika on głównie z ilości prac, która wymaga. Przede wszystkim most ma aż 160 metrów. Główne remonty będzie polegać na wymianie płyty pomostu oraz wyposażenia. Jest to najkrótszy termin z możliwych, no i kierowcy niestety muszą się uzbroić w cierpliwość. Użytkowników mostu razi ponadto fakt, że przy tak poważnej inwestycji czasami prace wykonują tylko dwie lub trzy osoby. Nie mówimy absolutnie, że prace będą prowadzone do ostatniego dnia przewidzianego kontraktem. Natomiast obecny stan budowy i zakres robót, które w tym momencie są wykonywane, to znaczy demontaż kab chodnikowych, gdzie w kabach chodnikowych biegną kable zasilające lampy. Ja nie chcę jakby się odnosić do tego, co mówią ludzie. Ja dostosowuję zakres prac i pracowników, którzy do niego są przewidziani, w sposób optymalny. W związku z tym nie wszystko, co wydaje się z samochodu, da się zastosować na budowie. W momencie, kiedy przystąpimy do robót związanych z deskowaniem i zbrojeniem, na budowie będzie na 30 osób. Natomiast dzisiaj roboty, które prowadzimy, nie przewidują większej liczby osób. Firma Skanska przeprasza za te utrudnienia, ale one muszą wystąpić po to, żeby obiekt był lepszy za ten okres czasu około 7-8 miesięcy. Firma budowlana Skanska prowadzi remont 160-metrowego mostu przez rzekę San w Sanoku. Inwestycja o wartości blisko 4 miliony złotych ma za zadanie poprawić stan techniczny obiektu, a tym samym bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Konieczność remontu wynikała z postępującej korozji betonu płyty pomostu oraz ubytków w elementach betonowych obiektu. Remont mostu polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji i polega on konkretnie na tym, że my w ramach przetargu wymienimy wszystkie elementy wyposażenia, wymienimy też główny element znośny, czyli płytę pomostu oraz doprowadzimy do stanu pierwotnego belki, które w obecnym stanie występują na obiekcie, czyli je wypiaskujemy, wyszpachlujemy i zabezpieczymy antykorozyjnie. Ponadto zostaną wyregulowane łożyska oraz zostanie wykonane umocnienie koryta rzeki. Pozostaje więc kierowcom czekać, aż zakończą się prace po prawej stronie mostu, jadąc w kierunku Sanoka, i ruch będzie możliwy prawdopodobnie dwoma tymczasowymi pasami. Kiedy to nastąpi? Według założonego harmonogramu na przełomie czerwca i lipca. tvpodkarpacie.pl